Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Dead Island. Moi drodzy, po kilku bojach potoczonych z moim programem do nagrywania, samą właściwie grą, którą mieliście okazję obserwować w poprzednim odcinku gry Dead Island, udało mi się przywrócić ten dźwięk. Oczywiście tak udało mi się, mówię to w cudzysłowie, ponieważ tak naprawdę wystarczyło tylko zrestartować grę. Tam w poprzednim odcinku mieliście okazję obserwować pewien problem, który mi wyskoczył podczas realizacji rozdziału 5. Problem polegał na tym, że tam się zwiesiła grafika, tak, w pewnym momencie i wyłączył mi się całkowicie dźwięk w grze. Nie wiem, czy to był błąd spowodowany z konkretnym miejscu gry, w którym byłem, czy to był błąd spowodowany jakiś taki ogólny, związany z moim sprzętem. Natomiast ważne jest to, że udało mi się jakoś tam ten odcinek wam doprowadzić do końca, tak? Na szczęście mi się gra nie skraszowała, nie wyłączyła, tylko po prostu zawiesił mi się obraz. Moi drodzy, kontynuacja kolejnego odcinka. Kontynuacja polega na tym, że w tym momencie realizujemy zadanie poboczne. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, odcinek polega. Tamto zadanie poprzednie, które realizowałem w poprzednim odcinku, koncentrowało się na tym, że mieliśmy zdobyć insulinę i przekazać ją, tą insulinę, pewnej osobie, tak? Tą insulinę właśnie zdobyłem. Ja już mam ją w ekwipunku. I teraz muszę tak naprawdę tą insulinę tylko zanieść do pewnej kobiety, tak? To jest najprawdopodobniej kobieta. To mieliśmy w zadaniach pobocznych cel tego zadania. Także my w tym momencie sobie tylko to zadanie realizujemy. Ja się tylko teraz zastanawiam. O, ludzie, tu widzę, że dość sporo mam zombiaków po drodze. To tych zombiaków będziemy sobie musieli skasować. Wow, 1264 dolce. O, to bogaty, powiem wam, ten zombiak. Bogaty zombiak. Dobra, my sobie tych zombiaków zabijemy po drodze. I będziemy realizować kolejny cel. Dobra, leżą. Tylko w sumie, no, prawie leżą. A jeszcze szwendaczka. Szwendaczkę już sobie dokopiemy, a co tam? Szwendaczka leży. Wrócimy się jeszcze tylko na chwilkę do naszego sklepiku, ponieważ tam uzupełnimy sobie zdrowie napojem energetycznym. Powiem wam, bardzo chamsko mi się wtedy tak rozwiesiła i mam teraz o tyle problem, że niestety wszystkie zombiaki, które zabiłem po drodze, w trasie, w której szedłem, niestety mi się po raz kolejny zrespiły. No i jedynym wyjściem jest teraz po raz kolejny walka, tak? Jedynym wyjściem jest po raz kolejny walka. Także będę musiał znowu z nimi powalczyć, żeby ich dobić. No ale cóż, trudno, nie ma innego wyjścia. Jeszcze raz próbuję dotrzeć do tego momentu, w którym miałem obraz zwieszony. Jeszcze raz próbuję dotrzeć do tego momentu. Nie wiem, czy znowu mi się ten obraz zwiesi. Jeśli mi się zwiesi, to będzie to oznaczało, że coś jest w tym momencie z tym miejscem nie tak. Ale jeśli mi się nie zwiesi, to ok. Ja użyję sobie koktajlu Mołotowa na tych zombiaków. Także ich w tym momencie w ten sposób dobijemy. O, proszę, jeszcze mamy tutaj dwa kolejne. Jeszcze mamy tutaj dwa kolejne. Kaskę sobie oczywiście podnosimy. Zombiaki leżą zabite i mamy jakiś cel tutaj. Oczywiście cel to jest jakiś poboczny. Tutaj widzę po fladze. Nie mamy flagi czerwonej, do której mamy dojść, tak? Tam do tej czerwonej flagi, żeby zanieść tą insulinę, mamy te 40 metrów. Tutaj mamy flagę białą. Mamy flagę białą. O, średnia apteczka na pewno się przyda. Kastet mi się do niczego nie przyda. Napój energetyczny jak najbardziej. Jeszcze sobie uzupełnimy batonikiem zdrowie. No i generalnie rzecz biorąc, musimy się jakoś dostać do środka. Tylko powiem wam, nie wiem, o co tu tak naprawdę chodzi w tym zadaniu. O, proszę! O, proszę! Mamy tutaj kolejny punkt, w którym pojawiają nam się kolejne, moi drodzy, zadania najprawdopodobniej poboczne.
No dokładnie. Dotarliśmy do miejsca, w którym znowu będziemy mogli przyjmować kolejne zadania poboczne. Pierwszym miejscem to był ten kościół, które sobie te zadania poprzyjmowaliśmy, i drugim ten miejscem mamy tutaj jakiś warsztat, tak? Także my będziemy się musieli najpierw tymi zadaniami zająć, tym tylko, że zrobimy to w późniejszym czasie. Zanim to zrobimy, ja sobie naprawię tylko moje narzędzia, którymi walczę. Bardzo wolny pistolet. O, właśnie, ten pistolecik też sobie będziemy mogli ulepszyć. Gotówki, mam kasę, mam, więc co tam stać mnie? Okej. Tu pomogliśmy naszym kolegom, więc na razie ich zostawimy w spokoju. Podejdziemy sobie jeszcze pod tą flagę, bo tu mamy jeszcze jakąś flagę, nie wiem o co tu chodzi. Aha, tu mieliśmy powiesić plakat, to była część kolejnego zadania. To była część kolejnego zadania, także przy okazji to zadanie sobie zrealizujemy, bo to możemy jedno zadanie realizować od razu z drugim. No i idziemy do realizacji głównego naszego celu, tak? A powiem wam, te zombiaki są upierdliwe. Oj, upierdliwe. Dobra. Coś czuję, że w środku mnie czeka ostra jazda. Udało się wejść. Szwendacza sobie zabijemy. No i co? Możemy przejść tutaj? Możemy przejść, ale ta kobieta chyba, którą mieliśmy uratować, albo i nie, albo ona jest jeszcze dalej. Bo myślałem, że ona się zabiniła zombiaka, napój energetyczny. Oczywiście sobie uzupełnimy. Bardzo wolny. O, proszę, bardzo wolny rewolwer. Ale wiecie co, ja mam na razie ten pistolecik, na razie nie będę rewolweru brał. Tu mamy co? Insulinę. Jeszcze insulinę. Aha, to jest jeszcze insulinę. Musimy wziąć. No, no tak. Zobaczcie, musieliśmy jeszcze wziąć drugi punkt z insuliną i dopiero wtedy możemy kierować się z powrotem. Dobra. Dobra, czyli już jest wszystko wiadome. No dobra, no to co, lecimy z powrotem w takim razie do kościoła, tak? Lecimy do kościoła, jeszcze uzupełnimy sobie napój energetyczny. Ja postaram się może te zombiaki teraz już omijać, tam gdzie będę mógł je omijać. Ale jak widzimy, no nie zawsze będę mógł. W sumie mógłbym uciec, bo zombie jak w sumie mnie nie atakował, ale mimo wszystko wolałem. Ktoś mnie goni, czy mi się zdaje. Mimo wszystko wolałem sobie go zabić. O, powiem wam, że klimacik jest taki horroryczny, tak? Horroryczny troszkę. Troszkę ma horroru. Zombiaków też jest sporo tu w okolicy. No, jeszcze mnie jeden ubiec. No, co za. I jeszcze kobieta mi bije. Ja to mam życie, powiem wam. Dobra. Tutaj mamy wszystko. Coś mi zostawili, nawet nic mi nie zostawili. Wchodzimy sobie budynkiem. Budynkiem przejdziemy dalej. Nie wiem czy. No właśnie. Jakieś batoniki by się przydały. Nie obraziłbym się. Tu jeszcze chyba coś miałem, albo nie miałem. Bo to było gdzieś dalej. Nie, to było gdzieś dalej. Dobra. Ile mam apteczek? 6 apteczek. No to powiem wam, apteczek mam sporo. O, właśnie. Napój energetyczny już mi zregeneruje życie do końca. No i 109 metrów. Nie jest to daleko. Ale jeszcze kawałek będę musiał podbiec. Tu mam kolejne zombiaki. Może jakoś mnie nie zauważą. No, jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Portfel ktoś zgubił, znowu sobie go podniosę. Albo to jest pewnie ten sam portfel. Bo jak to wam już tłumaczyłem w jednym z poprzednich odcinków. No i niestety gra Dead Island polega na tym, że często mamy taką sytuację, że respią nam się przedmioty w tym samym miejscu, tak? No i dobra, podchodzimy sobie do Deny, rozmawiamy z nią. You are heaven sent. The answer to our prayers. Her husband is with the Lord now. And the baby she carries is all she has left of him. May the Lord be with you and protect us all. No i oczywiście nam za to dziękuję. Daje nam 2615 dolarów.
Mamy kolejny cel, ale cel mamy porozmawiać z tą Helen, tak. My tego celu na razie nie będziemy przyjmować, ponieważ my mamy oczywiście już zadania przyjmowane poboczne, musimy je porealizować. Tu mam poziom trudny, mam poziom średni. Ulżyj cierpieniom żony i córki Mugumbe, czyli będziemy musieli ich pewnie zabić. W związku z tym zadanie sobie zaznaczamy, no i kierujemy się do celu. Kierujemy się do celu, żeby nie przedłużać, realizujemy od razu kolejne zadanie. Tak się zastanawiam, czy tam do tego drugiego punktu mam szybką podróż. Mam szybką podróż do magazynu. I teraz wiecie co? Ja sobie zobaczę, bo w sumie nie wiem, czy nie byłoby mi szybciej teraz przeteleportować się. Gdzie mam ten cel? Tutaj. No oczywiście, że szybciej. Oczywiście, że szybciej. Tu mam cel, ja się przeteleportuję teraz do tego drugiego punktu magazynu, w którym są ludzie. I z tego magazynu o wiele prościej mi będzie po prostu dolecieć do mojego punktu, tak? W sumie powiem wam, no jakieś auto by się przydało. Kurczę, żadnego samochodu nie ma. Ja pamiętam, że gdzieś tu samochód był na tej rundzie. Na tym akcie drugim, tak? Na tej mapce, ale na aktualną chwilę go nie widzę. Ten autobus chyba nie odjedzie. Oj, powiem wam, jak ja lubię autobusiki, jak ja kocham po prostu autobusy. By takim autobusem można było sobie pojeździć. No ale niestety, autobus zniszczony. O proszę, można pohandlować. Handluj z Erikiem. Nawet mamy jakiegoś handlującego po drodze. 206 metrów, troszkę mnie to... O, jeszcze przeciągnie. Dobra. Zombiaczki leżą. Mocny nóż, tego nie będziemy brali. Tutaj jeszcze trochę kasy zabierzemy. No i musimy iść dalej. Tylko teraz wiecie co, to jest jakiś bazar pewnie. Na tym bazarze... Napój energetyczny przyda się. Na tym bazarze, z tego co widzę, jest dość dużo takich miejsc, gdzie mogą się zombiaki chować. No maści los, no muszę tędy przejść. A on ma jeszcze pałkę. Widzieliście to? Ten szwedlacz ma jeszcze jakąś pałkę. No mi przywaliła. Dobra, leży. Deska. Deskę nie będziemy brali. Łamliwy młotek stolarski. W sumie nie wiem po co ja to wziąłem, ale... Jakoś tak wziąłem z automatu. Pewnie myślałem, że jakieś pieniążki będą. Okej, 140 metrów, to jeszcze musimy iść do przodu. Maczeta wytrzymuje, wytrzymuje. Jeszcze wytrzymuje. No i co, lecimy do przodu. Ale napalona kobieta. Napalona kobieta. Ło, ludzie, ile tam jest. Dobra, ominiemy ich. Mam nadzieję, że nie będą mnie gonili wszyscy na raz. Ja się nie będę z nim męczył. Tu nikogo nie ma. Tu mamy zbira. Zbir? Szwendacz, szwendacz. To szwendacza można sobie załatwić. Okej. Ojejku. Ojejku. Jeszcze szwendacz, o, ale agresywny ten szwendacz. O, ludzie. Jak mi chciał przywalić, to już myślałem, że odlecę. Dobra. Wszyscy leżą, zbieramy forsę z nich. O, pobijamy go kija, przecież nie będziemy brali, bez przesady. Mamy tu coś jeszcze od nich, dobra, no to co, idziemy dalej do przodu w takim razie. A co my tu mamy? Mamy kolejnego szwendacza. A, nie będę się z nim męczył. Odetnijmy mu nogę. Wiecie co, tu mamy jakiś cel. Nie wiem o co w tym celu chodzi. O, napój energetyczny, się napijemy.
Nie wiem, o co w tym celu chodzi, że mamy tu jakieś łapki do wzięcia, coś możemy tutaj wziąć. I z tego co widzę, tu mamy jeszcze jakiś cel dodatkowy. Jak chyba się... A, rzuciła we mnie czymś. No tak mówię, jakie obrażenia dostałem. Ktoś tu we mnie czymś rzucił. Okej, tu wszystko zebrane. Napój sobie wypijemy. Mogę tu wejść, tu nie mogę wejść. Tam już gonią, widzę. Ale chyba mogę wyważyć. Już mnie goniły tamte. No proszę, jeszcze mają jakiegoś gnata. Dobra. Leżeć panowie i panie, nie będziecie mnie tutaj ścigali. Dobra, to mamy mocny kij. O, mocny prowizoryczny tasak, tylko tasak no nie ma jakiejś tam dużej pewnie odległości uderzenia. To niespecjalnie mi się podoba. Co my tu możemy wziąć? Tu możemy coś wziąć. Ale co? Aha. Alkohol. Alkohol bierzemy. No tak. Alkohol, napój energetyczny mi nie jest potrzebny. Telefon komórkowy, batonik mi jest niepotrzebny. Tu coś jeszcze można wziąć. Batonik nie. Co ja tu mam wziąć? Coś mam tu wziąć, ale nie wiem co. Aha, alkohol, dobra, okej. No jeszcze mam jakiś przedmiot kolekcjonerski. Przy okazji zebrany. To już myślę nic nie znajdziemy. Dobra, czyli to już mam wzięte. I teraz wiecie co, jeszcze sobie podlecę pod... tego człowieka, bo tu pewnie jakiś człowiek będzie potrzebował pomocy. To z której strony? Z tej strony pewnie. No właśnie, Dan. Potrzebuję pomocy. Co nas, co nie chce? Szablonicy zaatakowali mój dom, przeli go, mnie wyrzucili. Nie mogę z nimi walczyć sam. Dobytek mojego życia, odbił mój dom, dam ci wszystko, czego potrzebujesz. Jaki poziom trudności? Trudny. Ojejku. Pozbądź się intruzu z domu. No dobra, przejmujemy to. Z tego względu, że tam już później nie będziemy mogli być bliżej. Znaczy nie będziemy mogli tego celu wziąć sobie z tego punktu, tak? W związku z tym, no ja ten, ja przejmę sobie ten cel od razu. Będziemy go mieli z głowy. O ile przeżyję. Bo z tego co widzę, prosto nie będzie. O, ludzie! No proszę! No proszę, jakie oni obrażenie zadają. Ja sobie muszę aż apteczkę uzupełnić. I powiem wam, że oni potrafią walczyć. To jest najgorsze. Oni potrafią walczyć. Ja chyba wykorzystam w tym momencie pistolecik. Wykorzystam pistolecik z tego względu, że... Jego chyba będziemy mieli na górze tego szabrownika. Ale z tego względu, że widzę, że tu dość sporo obrażenia zadają, a nie chcę zginąć na tej akcji, więc wykorzystamy sobie ciężką amunicję. Włączymy sobie jeszcze latarkę. Nam się teraz przyda, bo mamy ciemno. Kolejni chyba są na górze. No proszę, w sumie dobrze widzieliście? Dobrze, że wziąłem tak naprawdę pistolecik, bo oni też mają broń. Ale to nie są zombiaki. To nie są zombiaki, to są szabrownicy. Dlatego oni tak umieją dobrze walczyć. Okej. Dobra. Mistrze leżą. Tu jeszcze mamy bardzo wolny pistolet. Nie wiem, wiecie co, czy ten pistolecik brać, bo... 15,50. W sumie mógłby się przydać ten pistolecik, ale... Bardzo wolny, 258. Mój zadaje ile obrażeń? 268. W sumie jest bardzo podobny. Tylko, że jeśli wziąłbym pistolet, to ja bym musiał wziąć znowu coś usunąć, tak? A jeśli coś usunę... no chyba, że usunę sobie jakąś... Albo... Kurczę. Tego nie chcę też za bardzo usuwać. Tu mam granaty zaś. Tu mam... No, przydałyby mi się jakieś dodatkowe sloty. W sumie pistolet mogę wziąć. Mogę go wziąć. Tamten będę miał najwyżej schowany. Tamten mi się wskoczy do jakiegoś punktu. Dobra. Wezmę go sobie, może się przydać. Obrażenia w sumie mam bardzo podobne. I okej.
Tu jeszcze mamy jeden taki pistolecik. Jeszcze mamy kolejnych szablowników. Jeszcze będziemy się musieli z nim pomęczyć. Nie wiem teraz, czy nie łyknąć sobie. W sumie by się przydała tutaj jakaś... jakiś koktajl by się przydał. Znaczy nie koktajl, tylko coś do regeneracji zdrowia, tak? Niestety nie widzę nic takiego, chociaż jest. Napój energetyczny. Przyda mi się to bardzo. Owoc. Wszystko. Więcej nie ma. I jest jeszcze jeden. Okej. No, no i teraz to ja mogę walczyć. Musimy się przedostać dalej. No, kilku leży. Jeszcze tu będzie jakiś jeden. Leży. Okej. Okay. Zadania aktualnione, czyli cel mamy wykonany. Wiecie co jest najlepsze w tym wszystkim? Że my mamy tutaj pomóc mu uratować tych szabrowników, uratować jego chatę, tak? Kradzież. W sumie uratować kradzież domu, nie mogę się wysłowić. Chodzi o to, że ci szabrownicy próbowali okraść mu chatę, tak? My mieliśmy pomóc mu w tym, żeby oni go nie okradli, a my jednocześnie go okradamy. I to jest generalnie rzecz biorąc najlepsze w całej tej akcji. To jest, moi drodzy, najlepsze. My mamy pomóc, a my robimy to samo co szabrownicy, tak? Tylko pozbywam się jednocześnie szabrowników. No ale cóż, takie życie. Dobra. Wyciągniemy co się da. Zresztą w sumie on też nam mówił, że jeśli mu pomożemy, to odda nam wszystko co ma, tak? On nam to chyba mówił, chyba że sobie pomyliłem z jakimś innym celem, ale wydaje mi się, że on to mówił, więc skoro tak, to co tam się będziemy przejmować? Kolejny przedmiot kolekcjonerski, jakiś pas mamy jeszcze. Złom, no powiem wam, że czym chata bogata, tak? Czym chata bogata? Tego jest naprawdę tutaj sporo. Maczuga na 307, słabo, poza tym... A jeszcze wymagany jest wyższy poziom niż mam. Okej, to poprzyjmujemy te cele. Znaczy poprzyjmujemy cele. Zbieramy wszystkie rzeczy, które tutaj mamy. No i co? No i musimy się chyba do niego wrócić. Chyba, że to jest automatycznie zadanie aktualnione, że już nie musimy się wracać, tylko wystarczy wyjść. Zaraz zobaczymy. Proszę czekać. Aha, no to mamy aktualizację teraz mapki. Tu jak widzimy, ten dom się nie wczytuje normalnie podczas wczytania mapy, tylko musi nam się przeładować. No i mamy tego Stana, możemy z nim porozmawiać. On nam podziękował, w tym momencie daje nam 2600 gotówki, no i generalnie to jest wszystko. I generalnie to jest wszystko, czyli cel z nim mamy już załatwiony, teraz musimy się dostać do... No właśnie, gdzie my się mamy teraz dostać? Mam tu jakiś cel zaznaczony, zleceniodawcę, ale najlepsze powiem wam jest to, że ja tego celu nie widzę na mapie. 303 metry. Wiecie co, wejdę sobie w zadania, bo jakie zadanie teraz wykonywałem? Coś chyba na poziomie średnim. Tak, na poziomie średnim to zadanie miałem wykonać, czyli do tego zadania sobie teraz wracamy. 55 metrów do celu. Przeładuję sobie na razie na tą moją maczugę. Broń. No i lecimy ulżyć cierpieniom tych... osób, tak? Także udajemy się tutaj bliżej. Kasujemy przy okazji szpędacza. Oj, powiem wam, że sporo ich tutaj jest. Sporo. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Mamy wejść do opuszczonego domu. Wchodzimy sobie. Jak widzimy, znowu w tym domu też nam się mapka automatycznie nie wygenerowała, w związku z tym przeładowuje nam się cel. Tu widzę, możemy sobie zregenerować zdrowie za chwilkę. Szwendaczy jest, widzę, więcej, w sumie nie szwendaczy, ale zarażonych. Zastanawiam się tylko to, czym się różnią jacyś tam szwendacze od tych zarażonych, bo wszyscy są zarażeni tak naprawdę. Wszyscy kiedyś byli ludźmi, ale pewnie szwendacze mają jakieś tam dodatkowe może obrażenie zadają, albo mają dodatkowe umiejętności.
Tego w sumie powiem wam, nie jestem w stanie tak naprawdę stuprocentowo stwierdzić. Widzę, że już mamy kolejną trupią czachę. Nie wiem, czy oni nie będą do mnie strzelać. Zobaczymy, jak wejdziemy. Latareczkę sobie załączymy. Mam dwa wyjścia. Najpierw może tym wyjściem wyjdziemy. O, proszę. Kolejny przedmiot kolekcjonerski mamy zebrany. No i co? I do przodu. I do przodu. Aha. To jest ta kobieta. No tak, żona jego. Żona. O, to jest córka? Tak, to jest córka. Czyli mamy ulżyć im cierpienią, czyli mamy generalnie rzecz biorąc zabić. Jeden zabity. No i zabijamy tą żonę, tak? Zabijamy jego żonę. Już mi się aż energia wypaliła. No ile ona ma życia? Jejku, drogi. No w końcu. Dobra. Zadanie mamy aktualnione, czyli cel jest zrealizowany. Jak już tutaj jesteśmy, to możemy się rozejrzeć, zobaczyć co możemy wyciągnąć. Możemy włączyć wodę, wyłączyć. Ekstra batonik, troszkę tam życia mi ubyło, więc sobie go zregeneruję. Napój mi jest w sumie niepotrzebny. A sok cytrynowy. No dobra. Myślę, że to już nic nie wymyślimy więcej. Tam będziemy musieli później dostać się do końcowego celu, tak? Będziemy musieli tam pewnie... Aha, mapa niedostępna. Dobra, to musimy najpierw wyjść z chaty. Tam będziemy musieli podejść do tego kościoła i stwierdzić, że już skończyliśmy zadanie, tak? Nasze zadanie zostało zrealizowane. Ale to dopiero w późniejszym czasie. W sumie można by było iść do tego kościoła, albo mógłbym jeszcze, mam taki pewien pomysł, że mógłbym zrealizować jeszcze po drodze inne zadanie, tak? Żeby już zrobić kilka rzeczy naraz, a dopiero później tam podejdziemy i zgłosimy, że wszystko jest już gotowe. Zerknę sobie na kolejne zadanie, jakie tu mamy. Mamy tak, z zimną krwią. To mamy jeszcze zrealizować, ale w sumie to już mamy zrealizowane, tylko jeszcze mam porozmawiać z tą Mugumbę, tak? Z Mugumbę, że wykonaliśmy zadanie. Wywieź plakaty. Jeden plakat wywiesiłem. Jeden plakat wywiesiłem, więc zostało mi jeszcze kilka. O proszę. Chociaż nie, jest kawałek, 200 metrów, dobra. Ale to zadanie też od razu zrealizujemy. Będziemy mieli z głowy, ona nie jest daleko stąd, także... Już tak bardzo daleko stąd. Więc myślę, że sobie jakoś tam poradzimy. No trzeba tylko cały czas generalnie walczyć z tymi zombiakami, tak? Cały czas trzeba w nich naparzać. Co je tak podpaliło te zombiaki? O ludzie, ten co wybucha. Nie, dziękuję. Kasę zabieram. I narka. My się nie będziemy z panem bić. Tam widzę kolejne zombiaki płoną. 112 metrów, no... Jeszcze troszkę mi droga zajmie. Tu oczywiście przejść się nie da. Standardowo muszę koło tego zombiaka przelecieć. O ludzie! Wiecie co? Ja będę musiał najpierw zabić je po kolei, z tego względu, że... One mi tu dolecą w większej ilości. Dobra, leżą. Zombiaki leżą. Prąd widzę, daje mi też dość duże. O, ludzie! Widzieliście to? Co za skubany szwendacz. Chciał we mnie rzucić jakimś narzędziem. Udało mi się w ostatniej chwili uniknąć. No maści los. Ile ich tu jest? O, jejku. Dobra. Będziemy musieli jakoś sobie z nimi poradzić. Jeszcze żyje. Tak, żeby inaczej było. Dobra. No ile oni żyją? Aha, bo mamy narzędzie zniszczone.
Przekładamy sobie na drugie. Dobra. Leżą. No prawie. Jeszcze szwendaczka. No, co z nią jest? Wiecie co, ileż można walczyć? Kurczę, ja będę musiał sobie naprawić już to narzędzie, bo tego narzędzia mam już coraz mniej. Ale to nic, dobra, kierujemy się dalej. Jeszcze nas czeka co najmniej jest jedna walka, z tego co widzę. O, ludzie, tamten zaś pewnie czymś rzucał. No masz ci los. Dobra. Tego pokonałem, ale z tym jest już gorzej. Dobra, apteczka. Szybciutko apteczka. Ta apteczka, powiem wam, że się naprawdę przydaje. I jeszcze to żyje. Jeszcze żyje, no ludzie. Ileż można się z nimi bić? 184, dobra. Taśma izolacyjna, tu sobie coś jeszcze zabierzemy. Trochę kasy. No dobra, idziemy do przodu. Walcząc z nimi jednocześnie idziemy do przodu. Powiem wam, te apteczki by się naprawdę przydały. Te apteczki by mi się naprawdę przydały w większej ilości. Mam już tylko 3. No i mam cel. Mam cel, rozwieszamy plakaty. W sumie powiem wam, nie wiem tak naprawdę, co my na tych plakatach rozwieszamy. Aha. Że ta kobieta pewnie potrzebuje pomocy. W sumie nie wczytałem się tak naprawdę w zadanie. W sumie wczytałem się, ale zapomniałem, tak? Jakie tam było to zadanie? Bo to zadanie, które przyjmowaliśmy, oczywiście przyjmowaliśmy w poprzednim odcinku. No i kolejny plakat. Jeszcze gdzieś tu będzie trzeba kolejny plakat rozwiesić. Chyba, że już... Tak, jeszcze kolejny. Oto rozwieszamy. Zobaczymy, to już będzie ostatni plakat, czy jeszcze coś. Jeszcze coś. 80 metrów. O, ludzie, ile tu jest. Może je ominiemy. Kobieta na mnie leci, widzę, że nie tylko. Aha, aha. Kolejny ten, który wybucha. Dobra. Ważne, że ta kobieta się zatrzymała. Wracają się, jak widać. Ten już do mnie podchodzi. Nie, dziękuję. Pana pożegnam. Jeszcze ktoś do mnie leci. No i powiem wam, że naprawdę się trzeba koncentrować. Chociaż w sumie nie wiem, czy to już nie będzie kościół. Nie, to nie będzie kościół jeszcze. Jeszcze to nie będzie kościół. Jeszcze musimy plakat gdzieś wywiesić. No proszę, typowy pistolet. Możemy sobie wziąć go do EQ. Może się przydać w późniejszym czasie. Tu będziemy musieli sobie przejść. To wiecie, co jest najgorsze? Że już mi się chyba zaczyna kończyć... Zaczyna mi się kończyć mieczyk. Jeden już jest całkowicie zniszczony, drugi już mi się kończy. Ja będę musiał się udać do jakiegoś punktu naprawy. Co my tu mamy? Tu mamy jakiś punkt. Do opuszczonego domu? Tutaj widziałem, że mieliśmy coś, ja nie wiem, czy tu można coś naprawiać, czy... do slumsów. To jest chyba tylko cel, ale właśnie, o właśnie. To mi się przyda. Napój energetyczny, batonik. Chociaż w sumie dobrze, że wszedłem tutaj. Mimo, że nie można nic naprawić, ale to nic nie szkodzi, przynajmniej sobie życie zregenerowałem. I wracamy z powrotem do naszego rozdziału 5. Czyli wydostajemy się na zewnątrz. No i lecimy dalej, tak? 112 metrów. Teraz tak, musimy się przedostać przez te przejścia. A ten nam się zregenerował. Zauważyliście?
nam się zregenerował, bo my go przed chwilą zabili. Z tego względu, że mapa nam się przyda po raz drugi. Czyli tak, nie mieliście okazji obserwować wcześniej, że miałem też taką sytuację właśnie, że co by się ta gra skraszowała, tak? Musiałem przerwać odcinek. Znaczy nie skraszowała, tylko po prostu zawiesiła. I później po wczytaniu znowu miałem zombiaki w tym samym miejscu, tak? To generalnie rzecz biorąc tak jest, że w momencie, kiedy nam się gra przeładowuje, przytuje po raz kolejny rozdział, to musimy jeszcze raz z tymi samymi zombiakami walczyć. One nam się respią ponownie. No i znowu trochę aberwałem. I znowu by się, kurczę, przydało jakieś życie. Dobra, z nimi nie będę walczył. Łączymy latarkę. Może coś tu będzie. O, batonik. Zawsze to coś. Zawsze to coś. Nóż nurkowy. Nie wiem, czy ten nóż czasami się nie przydaje do jakichś tam bomb, czy do czegoś. Tu już nic nie widzę. O, właśnie. Napój energetyczny. To jest to, czego na chwilę potrzebuję. Może ich ominę. Nie będę się z nimi męczył, ale chyba... chyba nie ma zbytnio takiej możliwości. O, nowy poziom sobie wbiłem, widzę. Leżą? Leżą. Duży gwóźdź. O, te plakaty, powiem wam, to naprawdę trzeba po całym mieście, dosłownie po całym mieście. Po całym mieście je wywieźć. Dobra, kolejne zombiaki leżą. O, ludzie z tyłu, co za motocyklista jeden wredny. Jeszcze jeden leci. Jeszcze jeden leci. Ale widzę, że miał przy sobie... o, właśnie, średnia apteczka, przyda się. Widzę, że miał przy sobie coś konkretnego, powiem wam. Miał jakiś nóż przy sobie. Chciał mnie nim ukatrupić. O, właśnie, tutaj mamy napój energetyczny, dwa batoniki. Zjemy wszystko, jesteśmy bardzo głodni. No i powiem wam, najgorsze to jest właśnie teraz to, że już nie mam tego mieczyka. Musiałbym zobaczyć coś w EQ, albo coś sobie wymienić. Okej, cele wszystkie zrealizowane, chociaż tyle. Chociaż tyle, że wszystkie cele zrealizowane i teraz będziemy się musieli dostać do... tak naprawdę do kościoła i myślę, że od razu chyba sobie podlecimy, bo chociaż... chociaż można tu naprawić, jest warsztat. To wiecie, co zrobimy? Podejdziemy sobie do tego warsztatu. Zabijemy jeszcze zombiaków po drodze. Zabijemy sobie tych zombiaków i podejdziemy do warsztatu. O, już mi się chyba zniszczyło całkowicie. No. Zniszczyło mi się. Także tego szpędacza będę mógł tylko podobijać z nogi. Nie mam innego wyjścia. Leży. Mam nadzieję, że tu już nikogo nie ma. Że będę mógł sobie to swobodnie naprawić. 1-0, drugie 0. Powiem wam, nieźle zniszczyłem te narzędzia. Ale przynajmniej, przynajmniej już mam, tak? Przynajmniej już wszystko mam naprawione. Teraz tak, typowy pistolet, bardzo wolny pistolet. Mogę sobie ulepszyć i chyba to zrobię. Od razu sobie ulepszymy to cudo, co mamy. Pistolety według mnie warto sobie naprawiać, znaczy ulepszać, naprawiać, zawsze to nam coś więcej daje. Na razie w każdym razie, już tak do rymu troszkę mówię, na razie jednak przechodzimy do maczety, bo będziemy ten pistolet oszczędzać. I teraz słuchajcie, dwa zadania mamy z głowy. Dwa zadania, które przejęliśmy, czyli mamy zimną krwią już z głowy. I wróć do Howarda, wyjść plakaty. To już mamy z głowy. Ok. Czyli teraz mamy alkohol dla Tersy. Mamy przynieść 5 butelek whisky. Gdzie mamy ten cel?
Zaraz sobie zobaczę, bo ja nie wiem, czy już czasem whisky też nie mam. Zerknę sobie na mapkę. Mamy tutaj ten cel. No, powiem wam, że już chyba mam te whisky. Już chyba mam te whisky, bo ja widzę, że już cel whisky jest też zaznaczony w kościele. Także chyba zadanie trzecie mamy. Brak na składzie. Mamy co? Poziom łatwy. Porozmawiać z Stanleyem, zdobyć butelkę whisky dla Stanleya. I jeszcze jedną butelkę wódki. Aha, to było to, co mi się chyba zablokowało. Tak, to, co mi się zablokowało. I jeszcze zdobądź telefon satelitarny w restauracji Nikołaja. Jeszcze to mamy zadanie. To już jest bardzo trudne. Możemy jeszcze przy okazji rozdysponować punkty umiejętności. To sobie to zrobimy. Przyrost szału. Co my tutaj jeszcze mamy? Szansa na wywołanie krwawienia przy trafieniu krytycznym bronią sieczną. Zwiększa obrażenia przytykowe przeciwnika bronią do walki wręcz od tyłu. Atak z wysoko, ta może nie. Obrażenia, koszt energii przy użyciu broni siecznej. Szansa na trafienie krytyczne bronią sieczną. Celne trafienie w głowę. 10% obrażeń. To możesz miażdżyć przewróconych przeciwników. O właśnie, teraz możesz miażdżyć przewróconych przeciwników, aby definitywnie ich dobić. To jest coś. To jest coś. Wyceluj w głowę przewróconego przeciwnika, naciśnij E, aby go rozdeptać. Aby dodać kolejne uderzenie po precyzyjnym ciosie, naciśnij ponownie LPM zaraz po pierwszym trafieniu. No, to powiem wam, że to mi się podoba. Powiem wam, że to mi się podoba. I teraz mamy kolejne zadanie, to bardzo trudne, tylko teraz tak. Zadanie jest bardzo trudne, a ja mam niezregenerowane życie. Tu mam jedyne co owoc, napój energetyczny. Przydałoby mi się, wiecie co, żebym sobie coś... coś tu życie zregenerował, bo tak to trochę słabo. Tak to trochę słabo się pakować. O, ekstra batonik, no i mam. I jeszcze jabłuszko, mamy wszystko, dobra. No to teraz to ja mogę iść. Teraz to ja mogę to zadanie wykonywać, tak? O, i sprawdzimy, czy mogę miażdżyć tego szpędacza. No proszę. No i mam tu jakiś cel taki, że mogę miażdżyć. Okej, chyba jest. 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 Trzeba przytrzymać E. Żeby zmiażdżyć głowę, trzeba po prostu przytrzymać klawisz E. Dobra. Kolejne szpędacze leżą. Mamy 40. Tylko mamy 40 metrów, gdzie mamy tu... Aha, dookoła będziemy musieli iść. No nie. Ale cel mam źle zaznaczony, bo cel powinien mieć tutaj. Także... przejście tędy. Przejście tędy. Włączymy sobie latareczkę. Nie mogę otworzyć jednej skrzynki. Jeśli mam takie skrzynki na przykład otwarcia, to takie skrzynki będziemy musieli sobie czasem otwierać. Tak, musimy zdobyć odpowiednie umiejętności, żeby móc daną skrzynkę otworzyć. Dobra, zombiaki leżą. Napój energetyczny jeszcze mi tutaj zombiak podarował, w sumie dobra sprawa. Aczkolwiek wolałbym apteczkę, powiem wam, bo apteczkę mogę sobie zostawić na później. O, mogę teraz zmiażdżyć mu głowę. Zmiażdżenie głowy to jest fajna sprawa, nie trzeba się męczyć z kopaniem. Tylko od razu przytrzymujemy tylko E, tak, i miażdżymy głowę. Także to jest naprawdę bardzo fajna, powiem wam, umiejętność. Ojejku, kolejne zombiaki po drodze. Aha, rzuciła we mnie czymś. Szwendaczka. Tego już sobie dobijemy. I miażdżymy głowę, tak. Ten już jest dobity. O, latarka mi się znowu rozładowała. Niech się ładuje. Tu mam jeszcze jednego spędacza.
szwendacz leży. Możemy coś przeszukać, jest pusto. No dobra, idziemy dalej. Powiem wam, przydałoby się jeszcze jakiś, chociaż jeden napój energetyczny albo jakiś batonik, zanim tam wejdziemy, bo poziom jest bardzo trudny, więc łatwo może nie być. W każdym razie tak, latarkę mamy w miarę załadowaną. Usunę sobie już ten cel pośredni, żeby mi tutaj cały czas GPS nie nadawał na tym poziomie. O, proszę, przedmiot kolekcjonerski, dowód tożsamości. No i wchodzimy do środka. Mamy. Nie wierzę, że mnie zostawili. No i co? Punkt kontrolny. I co dalej? Czy my się musimy teraz wrócić? Chyba będziemy się musieli, powiem wam, wrócić do kościoła teraz to powiedzieć. Co oni tam od nas chcieli? Bo zadanie, jakie tam mieliśmy? Zadania główne. Ojejku. Ale mi się tu wypatrzyło. A czemu teraz mam cały czas... Czemu teraz w zadaniach mam wszystkie zadania ukończone, a nie tylko te, które są do zrealizowania? To jest, powiem wam, ciekawe. Aha, nie, dobrze, dobrze, tutaj jest. Okej, to już mamy załatwione, to już mamy załatwione. Alkohol dla Teresy chyba załatwiony, bank na składzie. Tak, to zadanie to już jest zaliczone, bo już ono znikło. To było w zadaniach pobocznych, tego zadania już nie mamy. Czyli teraz generalnie rzecz biorąc musimy się udać tylko do kościoła. To jest jedna rzecz, którą musimy zrobić. Także wychodzimy i lecimy do kościoła. Teraz pozgłaszać, że wszystko mamy pozaliczane. To tylko sobie tutaj zaznaczymy punkt. Nie ma tu szybkiej podróży. Musiałbym tu podlecieć, to mi się to średnio, powiem wam, opłaca. Ale widzę, że jeszcze jakieś jest zadanie poboczne. Chyba, że sobie do tego zadania pobocznego jeszcze dojdziemy. W sumie to chyba tak zrobimy. Podejdziemy sobie jeszcze do tego zadania pobocznego, bo tutaj jeszcze komuś coś pomożemy. I dopiero wtedy wrócimy się do kościoła. Tu jesteśmy gdzieś koło posterunku policji. No, widzę, że chłopaki z policji chyba mieli wypadek. No, ci też. Wszystkie samochody były przewracane do góry nogami. Co tu się stało? Łamliwy taktyczny nóż. Nie wiem, czy tam się czegoś przyda, ale wezmę. Co my tu mamy? Gdzieś ten cel jest, ale co ja mam z tym zrobić? Ja tu nie mogę przejść. O, tu zarażone mi wchodzi. Jeszcze jakimś tasakiem mi grozi, co za... No proszę. No proszę. Środek czyszczący. Ale wiecie co? Aha, chyba że muszę przeskoczyć. Nie, nie muszę przeskoczyć, tu jest wejście. Tylko dziwnie mnie troszkę ta droga kieruje. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Weźmiemy sobie i wyłączymy GPS-a. I mamy tego Tarensa. Co on chce od nas? Poziom trudności łatwy. Przekaż rodzinie Tarensa jego ostatnią wolę i testament. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Aha, są w kościele. W kościele, także my się musimy udać do kościoła. W takim wypadku. No tak, dokładnie. Dobra, czyli powiem wam, że bardzo fajnie, że od razu to zadanie wziąłem, bo 3 czy 4 zadania od razu zaliczymy za jednym razem. Ja będę starał się teraz może uciec przed tymi stworami. Już z nimi specjalnie nie walczyć. Tym bardziej, że jak widzicie, ja życia za dużo nie mam. Ja życia za dużo nie mam. Jeszcze jakiś tasak wziąłem, w sumie nie wiem po co. Aha, kolejny do mnie leci. Napastliwy zombiak. 82 metry. Dobra. Zregenerujemy sobie życie. Jak już znaleźliśmy jakieś batoniki. Czemu tego batonika nie mogę wziąć? Nie mogę tego batonika zabrać.
Czemu ja nie mogę tu przyjść? Aha, bo tu. O, właśnie, bo tu jest jeszcze droga od tyłu. Żeby przejść, to będzie trzeba tyłem przejść. Dobra, czyli tą ulicą idziemy. Opowiem wam, jest tu ich sporo. Jest tu ich naprawdę sporo, tych zombiaków. Ale w każdym razie my już jesteśmy w kościele. Także pozaliczamy sobie tylko te zadania, porealizujemy cele i będziemy już mieli jedną rzecz z głowy. Otwieramy bramkę. No i co? Udajemy się do środka, tak? Czyli teraz tak, pierwsza rzecz, testament mam przekazać. Komu mamy ten testament przekazać? Gdzie jest ta osoba? Aha, tu na górze chyba. Tu chyba na górze, albo i nie. Powiem wam, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak tam się dostać w ogóle. Tam się w ogóle da dostać jakoś w ogóle? No, musi się jakoś dać. Dostać. Jeszcze sobie może zregenerujemy życie, jak już tu jesteśmy. Wiecie co? Zrobimy to tak, że nie wiem, czy jak sobie zaznaczę ten cel. No nie, no, kierujemy... Aha, dobra. Schody. Oczywiście. Raymond. Testament, dokładnie. Okej, okay, pieniądze nam dał. Mamy tu jeszcze, widzę, jakiś przedmiot kolekcjonerski. Przy okazji. Ten człowiek nic od nas nie chce. No dobra. Dobra, to w takim razie idziemy pozaliczać pozostałe zadania, czyli tak. Handluj, a nie, nie. Z nim nie, na razie. Roward. Ok, kolejne zadanie mamy zaliczone, ostatnia szansa na ścianie. Jeszcze tego z Mugambem też porozmawiamy. O proszę, wypaczony ciężki pistolet, 300 obrażeń. No, to jest, powiem wam coś, nie wiem czy... co ja to wyrzuciłem? Aha, on wyrzucił. W sumie nie wiem teraz, czy ten pistolet brać. Mógłby się przydać ten pistolet, no mógłby się on przydać. Dobra, na razie, tym bardziej, że on ma za dużo pocisków, nie ma, więc nie będę go brał. I mamy jeszcze jakąś flagę tutaj. Alkohol. Aha. Aha, czyli jeśli jeszcze jakiś alkohol znajdziemy, możemy ten alkohol jej dać. Czyli tak, tutaj teraz generalnie rzecz biorąc już wszystkie zadania mamy chyba pozaliczone. Tu już mamy cel główny fabuły, kontynuację fabuły. Ja sobie usunę punkt kontrolny, żeby włączyć GPS-a. Możemy sobie jeszcze pohandlować, bo wyciągam jeszcze pieniążki. Możemy sobie jeszcze pohandlować z tym człowiekiem. Zobaczymy, co my tutaj mamy ciekawego. Męczący nóż nurkowy. To sobie może jeszcze w razie co zostawię. Kit baseballowy 300, no w sumie 300-400 obrażeń. To może to zostawimy. Tasak, no ma aż 500, tak? Chociaż nie, dobra. Niebezpieczny kit baseballowy, nie będziemy tego trzymać. Szkoda miejsca. Prowizoryczna maczeta. Wydaje mi się, że też nie ma sensu. Łamliwy młotek, o ludzie. To już zupełnie nie. Łamliwy taktyczny nóż, to też zupełnie niepotrzebne. Bardzo wolny pistolet to sobie zostawię w ekwipunku. Typowy pistolet też sobie, chociaż typowy pistolet ma bardzo mało. Ale nie, 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 nie będę go na razie usuwał. Pistolety możemy sobie zostawić, mogą nam się przydać. Męczący nóż nurkowy, to nie wiem, czy mi nie będzie potrzebne do jakiegoś narzędzia, więc do jakiejś broni. Więc może sobie to, wiecie co, zostawię. Natomiast zobaczę, co my tutaj mamy w możliwości kupienia. Średnia apteczka, o właśnie. Średnia apteczka, średnich apteczek to ja sobie powiem wam na kupie. To ja sobie na kupie, ponieważ apteczki mogą mi być naprawdę potrzebne w dalszych częściach gry. Ile już my tych apteczek mamy? Podniesiony obiekt. No, trochę ich nakupiłem. Zobaczymy sobie inwentory, ale średnie apteczki... Aha, 4 razy średnie, 11 razy średnia. To usuniemy, możemy to ustawić sobie. Nie, 4 możemy mieć chyba w EQ. 4 możemy mieć tylko w EQ, nie więcej. Tylko wiecie co, jestem ciekawy, dlaczego
Dlaczego ja nie mogę tego włożyć? Bo mimo wszystko to by to były osobne apteczki, a wszystkie są średnie. To jest ciekawe. Być może mi się to będzie automatycznie aktualizować, nie wiem. Więc na razie zostawiamy sobie te cztery, które mam. Bo tych widzę nie mogę włożyć, nie wiem z jakiego powodu. I teraz tak będziemy musieli. Przede wszystkim naprawić sobie narzędzia. Naprawimy sobie narzędzia. Gdzie my tu mamy ten stół? Z tej strony, z tej strony. Naprawimy sobie narzędzia, czyli tak, nóż to nie nam nie będzie potrzebny. Prowizoryczna, pod napięciem ta druga jest naprawiona, pewny tasak. No, obrażenia są dość spore, mogę sobie to ewentualnie naprawić, zostawić, ale wydaje mi się, że nie będę z tego korzystał, bo raczej mi się to nie przyda. Tego nie naprawiamy, tego też nie naprawiamy. Karabiny są wszystkie ulepszone, które mam. Mogę coś stworzyć i nic nie mogę stworzyć. Tak naprawdę nic nie mogę stworzyć, nie mam narzędzi odpowiednich takich do tworzenia przedmiotów. No i generalnie rzecz biorąc, zobaczę sobie ten cel jeszcze główny, jeszcze raz go odczytam, zobaczymy co ona chce. Aha, czyli generalnie rzecz biorąc chce, żebyśmy wodę włączyli. Na razie tego celu nie będziemy przyjmować, ponieważ jeszcze mamy teraz w drugim miejscu cele pośrednie. I teraz generalnie rzecz biorąc tak, ponaprawiałem sobie wszystko, ulepszyłem wszystko co chciałem, posprzedawałem co chciałem. Jeszcze raz zerknę sobie tutaj na ten cel. Aha, jeszcze mamy jedną rzecz. Jeszcze mam jakąś... Nie, to jest Helen, to jest ona. Dobra, czyli to jest ta zakonnica, to będzie główny już cel, nasze główne zadanie. Zadania główne mamy porozmawiać z matką Helen, tak. Czyli będziemy tutaj kontynuować już fabułę. W związku z tym ja na razie się w tym wstrzymuję. Brak na składzie... Tego nie wezmę, ponieważ muszę. Ponieważ to mi się zablokowało w ośrodku, tak? W tej poprzedniej mapie, więc na razie tego nie będziemy ruszać. Jak wrócimy do środka, to wtedy spróbujemy tym celem się zająć. Natomiast na mapce widzę, że już żadnych innych celów w kościele nie mam, ale kolejne cele, kolejne zadania mam do zrealizowania, moi drodzy, w miejscu tym, gdzie jest szybka podróż. Tylko poczekajcie. Szybka podróż tutaj nie. Wydawało mi się, że to było tutaj. Szybka podróż. A teraz nie widzę żadnych celów. Być może dlatego, że jestem w kościele. To zrobimy tak. Wyjdziemy z tego kościoła. Ale to mi się chyba nie zaktualizuje. Zrobimy tak, że do tych magazynów podlecimy. Do tych magazynów sobie na szybko podlecimy. Jesteśmy. Jesteśmy w magazynach. No i mamy... No i mamy generalnie rzecz biorąc kolejne cele pośrednie. Mamy kolejne cele pośrednie, czyli teraz to co nam będzie, co będziemy musieli zrobić, poprzyjmować wszystkie cele pośrednie, które nam tutaj dają te postacie w tym magazynie, tak? Od nas potrzebują pomocy. Także moi drodzy, myślę, że na tym sobie ten odcinek skończymy. W tym odcinku kontynuowałem realizację celów pośrednich, które mamy w akcie drugim. W misji chyba już piątej? Chyba piątej, chyba już misji piątej. W związku z tym te cele, które mamy w tym magazynie, to już będziemy realizować sobie, myślę, w kolejnym odcinku z Gry Dead Island. Także póki co dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. W kolejnym, myślę, wszystkie te cele sobie porealizujemy. Jeśli zdążymy, to myślę, że będziemy już mogli ruszyć wtedy z fabułą, tak? Jeśli te wszystkie cele będą zrealizowane, ruszymy z kolejną częścią fabuły i będziemy dalej posuwać fabułę do przodu. Póki co dziękuję Wam za oglądanie. Na szczęście w tym odcinku nie było żadnej niespodzianki, tak, bo to było w poprzednim odcinku, że miałem lekki problem. Miałem lekki problem z grafiką, tak, coś mi się zawiesiło. Tak jak mówię, w kolejnym odcinku realizujemy kolejne zadania i kolejny odcinek przeznaczam na zaprezentowanie Wam let's playa całokształtu tej gry. Z tego, jakie ta gra ma możliwości, jakie Wam daje możliwości, co możecie sobie z tej gry tak naprawdę wyciągnąć. Póki co dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym, także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!